To oni odpadli właśnie z Tańca z Gwiazdami. Wielu Polaków będzie w rozpaczy. Zakończyła się transmisja kolejnego odcinka 15. edycji Tańca z Gwiazdami. Tym razem na parkiecie zaprezentowało się 11 paragrafów. Wiemy, która z nich decyzja widzów i jurorów musiała pożegnać się z dalszym udziałem w show. To spora niespodzianka dla wielu fanów formatu. Taniec z Gwiazdami to hit jesiennej ramówki Polsatu. Taniec z Gwiazdami gości na ekranach polskich telewizorów już od 14 lat. Format zadebiutował na antenie TVN, a po kilku sezonach zaliczył głośny transfer do Polsatu. Tej jesieni stacja ze słońcem w logotypie realizuje swoją 15. edycję słynnego show. Tym razem wśród uczestników Gwiazd pojawili się m.in. Majka Jeżowska, Natalia Nykiel, Maciej Zakościelny czy Filip Lato. W drugim odcinku trwającej serii z dalszą rywalizacją pożegnać się musieli Olga Bończyk i Marcin Zaprawa. Decyzja ta spotkała się z mieszanym odbiorem wśród widzów. Wszystko ze względu na brak zapowiadanej przez stację dogrywki. Zgodnie z zapowiedziami produkcji również i w 3 odcinku zabrakło tej części programu. Zdradzamy, kto tym razem po głosowaniu jurorów i widzów odpadł z dalszego udziału w show. Uczestnicy Tańca z Gwiazdami zabrali widzów w podróż. Tym razem twórcy programu postanowili przygotować dla widzów coś specjalnego. Tematyką 3. odcinka Tańca z Gwiazdami były bowiem podróże. Gwiazdy miały okazję zabrać swoich tanecznych partnerów oraz widownię przed telewizorami w wycieczkę dookoła świata. Wśród kierunków podróży znalazły się m.in. Stany Zjednoczone, Argentyna czy Czechy. Podczas Tańca za Ocean wybrała się Majka Jeżowska, która zmierzyła się z iście kowbojskim stylem. Niestety występ piosenkarki nie przypadł go gustu jurorom, którzy przyznali 64-latce zaledwie 20 punktów. W komentarzu po występie Ewa Kasprzyk stwierdziła, że choreografię wykonaną przez piosenkarkę uczą się dzieci w przedszkolu. W język nie gryzła się również sama Iwona Pawlowicz. Stopień trudności tego tańca mnie nie powalał, wyznała słynna Czarna Mamba. Taniec z Gwiazdami, to oni odpadli w 3. odcinku. Ostatecznie w 3. odcinku Tańca z Gwiazdami najlepiej zaprezentowali się Filip Bobek i Hanna Żudziewicz oraz Rafał Zawierucha z Darią Sytą. W sumie zdobyli oni aż 37 punktów. Niestety w dużo gorszej sytuacji znalazły się pary w dolnej części tabeli. Ostatnie miejsce zajęli Michał Meyer i Klaudia Romba z 18 punktami na koncie. Do przedostatniej pary, Majki Jeżowskiej i Michała Danilczuka, zabrakło im jedynie 2 punktów. O tym, kto odpadł z dalszej rywalizacji w show, zadecydowali widzowie. Po głosowaniu SMS jasnym stało się, że z programem pożegnać się muszą Michał Meyer i Klaudia Romba. Dla wielu fanów może to być to sporym zaskoczeniem. W rywalizacji pozostało jednak wciąż 10 innych par, które w najbliższych tygodniach walczyć będą o utrzymanie się w show. Przypomnijmy, że o tym, kto zdobędzie kryształową kulę, mamy przekonać się 17 listopada 2024 roku.